Dzień dobry Państwu. Nazywam się Julia Dorowska i reprezentuję Centrum Edukacji Obywatelskiej, największą pozarządową organizację działającą w sektorze edukacji w Polsce. W Centrum Edukacji Obywatelskiej od 5 lat zajmujemy się kompleksowym wsparciem nauczycieli i nauczycielek w poruszaniu tematyki współczesnych migracji i tematów związanych z sytuacją uchodźców na świecie i w Europie. Na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z młodzieżą w szkołach, w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o kilku sprawdzonych metodach edukacyjnych i podejściach do tej tematyki w szkole, które proponujemy nauczycielom i nauczycielkom, i są to też takie podejścia i takie metody, które są wykorzystywane przez nauczycieli, z którymi pracujemy, i są docenione. Więc zapraszam Państwa do tego, do poznania tych metod i tych podejść i do refleksji na temat tego, w jaki sposób takie podejście może być adekwatne do potrzeb Państwa młodzieży, z którą pracujecie w szkołach, i też czy to są takie podejścia, które są Wam bliskie i chcielibyście spróbować pracy dydaktycznej w ramach tych podejść. W 2015 roku byliśmy świadkami największej migracji ludności od czasów II wojny światowej na terenie Europy. Była to migracja z krajów Bliskiego Wschodu, z krajów Afryki Północnej do wysoko rozwiniętych gospodarczo państw, w tym krajów Unii Europejskiej. W Polsce 2015 rok, druga część tego roku, była też czasem wyborów parlamentarnych i tematyka uchodźcza była też wykorzystywana na różne sposoby przez polityków. I w tym czasie do Centrum Edukacji Obywatelskiej zgłaszali się zaprzyjaźnieni z nami nauczyciele i nauczycielki, którzy sygnalizowali, że potrzebują wsparcia w zakresie omawiania tego tematu z uczniami, z uczennicami, bo młodzież jest zainteresowana tematyką uchodźców, zastanawia się i debatuje, rozmawia na temat tego, ile uchodźców Polska przyjmie, też zgodnie z deklaracją pani premier. I też nauczyciele mówili, że młodzież jakby jest zainteresowana tematyką, ale brakuje jej wiedzy, nie potrafi odróżnić, kim jest migrant, kim są uchodźcy, brak młodym ludziom rzetelnych źródeł. No i to też prowadziło w tym czasie do takiego posługiwania się przez młodych ludzi stereotypami, uprzedzeniami, też często do wygłaszania jakichś nienawistnych komentarzy. Pojawiały się silne emocje, niechęć do tematu i też wielu młodych ludzi było wtedy pod jakąś presją swoich rodziców czy też starszych rówieśników i często nie potrafili zabrać stanowiska w sprawie. I w tym czasie też w Centrum Edukacji Obywatelskiej zastanawialiśmy się, jakie działania możemy zaoferować nauczycielom i nauczycielkom, aby wyjść z tym tematem do szkół, i w jaki sposób nasza propozycja może być adekwatna do potrzeb i możliwości szkolnych, ale jednocześnie jak to zrobić, żeby rozmowa o migracjach i uchodźcach była jakby pozwalała na taką rzetelną wymianę poglądów i nikogo nie wykluczała z tej rozmowy. No i zależało nam wtedy, żeby przygotować taką ofertę wsparcia dla nauczycieli, aby zachęcić ich do rozmowy o sytuacji uchodźców czy o przyczynach i skutkach migracji wszystkich uczniów i uczennicy, niezależnie od ich poglądów. I takim pytaniem było zasadniczo właśnie, jak to zrobić, żeby
stworzyć w szkole taką przestrzeń do tego, aby rozmawiać na ten temat w atmosferze wzajemnego szacunku i jak to zrobić, żeby młodzi ludzie słuchali się nawzajem. I tematyka uchodźcza, tematyka migracyjna jest tematem trudnym, kontrowersyjnym, między innymi dlatego, że dotyka naszych wartości, wymaga refleksji nad nimi, ale też nad postawami, jakie reprezentujemy na co dzień. I w związku z tym, że młodzież spędza dużo czasu w szkole, dlatego uważam, że warto wykorzystać tą przestrzeń do prowadzenia takich mądrych, wyważonych rozmów właśnie na temat migracji i uchodźstwa. Zwłaszcza, że jest to temat wielowątkowy, trudny, polaryzujący rozmówców i też w debacie publicznej jest postrzegany jako temat kontrowersyjny. Ale jednocześnie to jest, mamy jakby szereg dowodów na to, współpracując ze szkołami, że młodzi ludzie chcą rozmawiać na temat aktualnych w mediach i na świecie tematów i chcą brać udział jako pełnoprawni obywatele w dyskusjach publicznych na tematy związane ze światem i z ich najbliższym otoczeniem. No i jakby przyjmując to, że tematyka jest trudna, budzi wiele kontrowersji, jest opatrzona stereotypami, uprzedzeniami i też wywołuje silne emocje, zabraliśmy się z grupą ekspertów, nauczycieli do przygotowania takiego kompleksowego wsparcia nauczycieli właśnie w zakresie tego, jak rozmawiać na ten trudny temat związany z przyczynami, ze skutkami migracji i uchodźstwa w Polsce i w Europie. Przygotowując się do podjęcia takiego tematu z młodzieżą w szkole, warto przygotować się do takiej rozmowy. I po pierwsze, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Między innymi, jaki ja sama mam stosunek do tematyki uchodźczej. Czy łatwo, czy trudno mi o tym mówić? Jeśli trudno, jeśli łatwo, dlaczego tak jest? Ja w jakiś sposób sama radzę sobie z obawami albo z ewentualną niechęcią uczniów. Jakie znaczenie dla przeprowadzenia takiej rozmowy o uchodźcach mają moje osobiste poglądy? Jednocześnie też zastanowić się, jakie metody angażują moich uczniów, co zmotywuje ich do refleksji i do podjęcia dyskusji, ale też w jaki sposób będę mogła zareagować, jeśli pojawi się w mojej klasie opór lub niechęć do tematu albo mowa nienawiści. Jeżeli jesteśmy początkujący w wprowadzeniu takich kontrowersyjnych, trudnych tematów globalnych z młodzieżą, to wydaje mi się, że warto na początku skorzystać z gotowych, sprawdzonych przez innych nauczycieli scenariuszy takich rozmów i takich zajęć. Na pewno cenne będzie, jeżeli wcześniej pomyślimy też nad grupą docelową, nad grupą młodzieży, z którą pracujemy, nad ich potrzebami, możliwościami, tego, co ich interesuje i co może być odpowiednie do tego, żeby zainicjować tę rozmowę o sytuacji uchodźców. Ważne też jest, żebyśmy jako nauczyciele, nauczycielki zbudowali swoją ekspertyzę w temacie. Mogą temu służyć materiały eksperckie przygotowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warto też zdecydować się na takie priorytetowe akcenty, czyli na takie elementy, na których nam najbardziej zależy i takie materiały właśnie eksperckie, metodyczne, jak pracować z emocjami, jak reagować, jeżeli pojawia się mowa nienawiści, jak reagować na stereotypy, na uprzedzenia, ale też
teksty na temat właśnie migracji w kontekście globalnym, w kontekście polskim, znajdą Państwo na stronie www.migracje.co.org.pl i będzie można tam na tej stronie bezpłatnie pobrać takie materiały i przygotować się do zajęć. Drugą taką wskazówką na to, jak rozmawiać z młodzieżą o migracjach i uchodźstwach, jest sięgnięcie po scenariusz bazowy, rozmowa o uchodźcach w Polsce, przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z ekspertami z edukacji globalnej, z ekspertami w edukacji antydyskryminacyjnej i z nauczycielami praktykami. Jest to lekcja składająca się z dwóch jednostek lekcyjnych. Pierwsza lekcja ma na celu wyposażyć naszych uczniów i uczennice wiedzę na temat tego właśnie, czym jest współczesny kryzys związany z migracjami, kim jest uchodźca, kim jest migrant, jakie są przyczyny migracji, jakie są przyczyny uchodźstwa, jak wygląda proces przyjmowania uchodźców w Polsce, jakie są wyzwania właśnie związane z migracjami i uchodźcem w Polsce i w Europie. I jest to taki czas, kiedy młodzież pracuje w grupach nad wybranym tematem i na podstawie materiałów pomocniczych, materiałów źródłowych, młodzież przygotowuje swoją ekspertyzę w danym temacie i później przed resztą klasy opowiada, czego się nauczyli pracując w grupie. I tutaj jest właśnie moment na poznanie tych faktów dotyczących właśnie kryzysu polityk migracyjnych. Natomiast druga lekcja jest poświęcona wypracowaniu przez młodzież zasad dobrej rozmowy, czyli takich wskazówek, takich zasad, które pozwolą uczniom i uczennicom przeprowadzić taką rozmowę na trudniejszy temat właśnie z wykorzystaniem tego tematu uchodźczego i tematu migracji ludności. Rozwijając temat dobrej rozmowy, chciałam zapytać, czy uczestniczyli Państwo kiedyś w rozmowie, podczas której strony nie słuchały się wzajemnie, albo takiej, podczas której wciąż powtarzano te same argumenty, które nikogo nie przekonywały? No właśnie, nie. Wydaje mi się, że to jest dosyć powszechne. Ja sama uczestniczę w takich rozmowach, na przykład podczas wigilijnej kolacji z dalszą rodziną, kiedy wjeżdżają na stół tematy polityczne. No i tak samo jest, wydaje mi się, z taką debatą publiczną na temat właśnie przyjęcia przez Polskę uchodźców z Syrii czy migrantów z Ukrainy, że zwolennicy, jak i przeciwnicy ich przyjęcia kierują swoje argumenty do już przekonanych stron. I często te wypowiedzi mają na celu zademonstrowanie swoich stanowisk i podkreślenie, jak bardzo się różnimy i jak bardzo moje argumenty różnią się od tych argumentów z drugiej strony. I zamiast szukać tych punktów wspólnych, taka rozmowa, taka dyskusja prowadzi do oddalenia się rozmówców. No i właśnie takie pytanie, co robić, żeby dyskusja zbliżała, a nie oddalała. I jakąś taką rekomendacją, którą staramy się wdrażać w szkołach i która też jest szczególnie doceniana przez nauczycieli, to stworzenie w klasie takich zasad dobrej rozmowy, stworzenie przez samych uczniów i uczennice. Takie zasady dobrej rozmowy stanowią ramę takiego spotkania i umożliwiają właśnie prowadzenie takich rozmów na ten trudniejszy temat. Uczniowie, z którymi mamy styczność i z którymi pracują nasi nauczyciele,
często do takiego kodeksu zasad dobrej rozmowy wprowadzają takie porady, jak na przykład odnosimy się do siebie z szacunkiem, nie przerywamy sobie wzajemnie, każda osoba ma tyle samo czasu na wypowiedzenie swojego zdania, patrzymy na osobę, z którą rozmawiamy, więc jest to takich szereg różnych wskazówek i zasad, które mogłyby się wydawać takie codzienne i takie proste, ale okazuje się, że są przydatne przy takim wymagającym temacie. I o dobrej rozmowie możemy mówić wtedy, kiedy uczniowie mają poczucie, że można ze sobą rozmawiać i próbować się zrozumieć, nawet wtedy, kiedy poglądy rozmówców się różnią, kiedy szanują opinie innych, nawet jeżeli się nie zgadzamy z nimi. Nie lekceważą opinii swoich rozmówców, nie śmieją się z nich, nie krytykują otwarcie. O dobrej rozmowie można mówić wtedy, kiedy młodzież czuje, że ma swobodę wypowiedzi, tak? Czyli że nie czują presji zabierania głosu ani milczenia i czują, że mogą w danej grupie swobodnie podzielić się własną opinią. I też wtedy, kiedy uczniowie identyfikują się z tymi zasadami dobrej rozmowy, że je znają, przyswajają i uznają za ważne i potrzebne. I żeby tak się stało, to jakby niezbędne jest to, żeby młodzi ludzie przy właśnie wsparciu swojego nauczyciela, wychowawcy stworzyli takie zasady rozmowy i też przestrzeganie tych zasad będzie wtedy dla nich być może prostsze. Jak wspomina, tutaj mam zapisane, że jeden uczeń, który właśnie brał udział w takich spotkaniach w klasie właśnie poświęconych zagadnieniu uchodźstwa, o zasadach dobrej rozmowy wypowiedział się w taki sposób. Tutaj cytuję. Często jest tak, że jak ktoś ma inną opinię, to gdy się drąży temat, zamiast go szukać, zamknąć, zamiast go szybko zamknąć, to łatwo można doprowadzić do kłótni. A tutaj jednak można było pogadać. Każdy mógł powiedzieć, co sądzi o danym temacie. Nie było raczej przerywania czy zakrzykiwania. Tak powinno być. Kolejnym sposobem na rozmawianie o uchodźcach z młodzieżą jest występowanie w różnych rolach. To znaczy, że nauczyciel podczas prowadzenia tej trudnej rozmowy w klasie może przyjmować różne role i różne stanowiska. O migracjach i o uchodźstwie można rozmawiać na zajęciach przedmiotowych i czasem możemy nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, jak zagadnienia, które poruszamy na lekcjach, wiążą się z tematyką migracyjną. Na przykład na biologii możemy mówić o przemieszczaniu się ludności w kontekście zmiany klimatu, a na geografii młodzież może ćwiczyć umiejętności czytania mapy i wykresów dotyczących właśnie tematyki uchodźczej. Gorąco zachęcam do przyjrzenia się i do analizy swojego przedmiotu właśnie pod kątem tego, w jakim miejscu mogę nawiązać do przyczyn i skutków uchodźstwa. I gotowe scenariusze przedmiotowe znajdą Państwo na stronie www.migracje.co.org.pl. Gorąco zachęcam. Zachęcam też Państwa do stworzenia wraz z młodzieżą klubu dobrej rozmowy w Waszych szkołach. Jeżeli w szkole jest, nie wiem, kółko polonistyczne, kółko teatralne, kółko chemiczne, to właśnie dlaczego by nie zorganizować kółka, którego głównym celem jest rozmowa? I w Centrum Edukacji Obywatelskiej zachęcamy szkoły do tego, żeby tworzyli takie kluby dobrej rozmowy właśnie na temat migracji i uchodźstwa. I do tej pory kluby dobrej rozmowy zostały utworzone w ponad 80 szkołach w całej Polsce i
mają właśnie na celu zachęcenie starszej młodzieży do wzajemnego poznawania swoich punktów widzenia i prowadzenia rozmów właśnie przy wsparciu swoich wychowawców na temat sytuacji uchodźców, współczesnych migracji w kontekście edukacji globalnej, niezależnie od właśnie różnych poglądów w grupie. I mamy przykład takiego klubu dobrej rozmowy młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Bolesławcu. I ta młodzież przy wsparciu swojego nauczyciela polskiego i wiedzy o kulturze organizowała cykl takich spotkań klubu dobrej rozmowy, między innymi na temat wizerunku uchodźców w mediach. I na początku na spotkaniach wspólnie zastanawiali się, czym są w ogóle fake newsy i też z czego się składają, jak można im przeciwdziałać, jak można je wykrywać. A następnie analizowali takie przykłady internetowych memów poświęconych uchodźcom, a także artykułów prasowych, analizowali nagłówki gazet czy okładki gazet. Właśnie pod kątem najczęściej spotykanych sposobów przedstawiania wizerunku uchodźczy właśnie w środkach masowego przekazu. I w zebranych tekstach dostrzegli taką zależność, że w dużej mierze autorzy takich tekstów czy artykułów utożsamiają właśnie wszystkie osoby pochodzenia arabskiego czy wyznawców islamu z terrorystami bądź zwolennikami terrorystów bądź osobami podatnymi na rekrutację takich grup terrorystycznych. Były też takie kluby dobrej rozmowy, których ta rozmowa o tym współczesnym wyzwaniu doprowadziła do podjęcia jakichś konkretnych działań pomocowych. Były uczennice ze szkoły z Zabrza, które zdecydowały się przygotować w swojej szkole w ramach klubu dobrej rozmowy zbiórkę potrzebnych rzeczy, materiałów dla grup, dla rodzin uchodźczych, które stacjonowały na granicy polsko-białoruskiej w Brześciu. I takie kluby dobrej rozmowy to jest szansa dla uczniów na właśnie na zdobycie wiedzy o takim aktualnym temacie, jak procesy migracyjne, na taką doskonalenie umiejętności rozmowy, argumentowania, krytycznego myślenia, ale także jest to miejsce do podjęcia jakichś aktywistycznych działań, jeżeli grupa rozmówców czuje, że to ma sens i że chcą się zaangażować. I też nauczyciele cenią sobie to, że takie kluby dobrej rozmowy to jest takie doświadczenie dla uczniów, które jest dla nich rozwijające intelektualnie i prowadzi do poszerzenia ich horyzontów. A młodzi ludzie zwracają szczególną uwagę na to, że ktoś pyta ich o zdanie podczas takich spotkań i że mogą też poznać swoich kolegów i koleżanki z różnych perspektyw i dowiedzieć się, co oni myślą na takie aktualne tematy. Więc zachęcam do refleksji na temat tego, czy taki klub dobrej rozmowy może się sprawdzić u Państwa w szkołach. Na stronie www.migracje.org.pl jest szereg takich praktycznych informacji i wskazówek, jak krok po kroku młodzież może założyć taki klub i jaka jest rola nauczyciela w tym, aby razem z młodzieżą współtworzyć to miejsce. I też jest tam szereg takich inspiracji odnośnie tego, co może być inspiracją dla młodych ludzi do podjęcia takiej rozmowy. Między innymi polecamy konkretne książki, filmy fabularne, krótkometrażowe, jakieś wywiady, reportaże, czy jakieś prace artystyczne, które mogą stanowić taką inspirację do rozwinięcia tego tematu. Na zakończenie chciałabym Państwu bardzo podziękować za uwagę i zachęcić do dołączenia do grupy
nauczycieli, nauczycielek, dla których ważne jest wsparcie młodych ludzi w podejmowaniu aktualnych tematów, które są częścią naszego życia. I pamiętajmy, że takie tematy jak migracja ludności, uchodźstwo, zmiana klimatu, równość płci, to są takie zagadnienia, z którymi młodzież spotyka się w mediach, na szkolnym korytarzu, obserwując dyskusje dorosłych i że szkoła w przeciwieństwie do mediów czy do rozmów rówieśniczych może zapewnić uczniom i uczennicom taką bezpieczną przestrzeń, w której mogą uczyć się zgłębiać dane zagadnienia i krytycznie analizować. Zapraszam Państwa do korzystania z naszych materiałów, wskazówek metodycznych, scenariuszy znajdujących się na stronie www.migracje.co.pl oraz o odnalezienie naszej strony na Facebooku pod hasłem Rozmawiajmy o uchodźcach. I bardzo dziękuję za uwagę i życzę dobrych rozmów.